bycie artystą to nie tak, wiesz, od do. Trzeba czasu. Jak to mówią, weny. Drabliwa wena, radnie drabli nie ma. Choć kot występuje na to jak na rynku. Wszystkie nie, trzy? Nie, tak, nie, tak. Ona jest kuzynką mojej tak, siostry. Nie, nie. Tak, nie, nie. Tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, 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 nie. Będzie ładnie. No, taka bajka będzie tutaj obok waszego domu. Nie wiem, nie wiem. Kosmiczne. Będą planety, gwiazdeczki. Część tego projektu realizowana jest w Polsce, tutaj w Katowicach Szopienica. A druga część realizowana jest na Ukrainie, we Lwowie. A wszystko dlatego, że Staszek Lem urodził się we Lwowie, ale był też mocno związany z Polską. I bardzo chcieliśmy to uczcić i bardzo chcieliśmy połączyć po raz kolejny nasze kraje poprzez sztukę. Dlatego, że dla mnie najważniejszy element w życiu jest poznanie drugiego człowieka. Stwierdziliśmy, dobra, połączymy nasze ściany. Co tu by da przełazić? Wiesz, Szopienic. I ten, no tak być, mają te planety uwoz szaleć. Uwoz mają szaleć. Jest coś. Zawsze jest coś. Musi być, bo jaki by miało to sens, skoro ja tu egzystuję. Gdyby nie było nic. Ale skoro jest coś, to jest coś. Właśnie. Nie wiem, czy UFO, czy Bozia, nie wiem, ale jest coś. Słucham fajnego kawałka, chcesz go słuchać? Wymoje
jadą. Ekstra! Planety szaleją, 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 się śmieją, się śmieją, a planety. Cytat Lema o lustrach, że nie potrzebujemy innych światów, potrzebujemy luster, jakoś taki jest mi bardzo bliski i tak to zobaczyłam, wiesz, i po prostu wzięłam duży kawałek papieru i mazak i tyle, i ręka szła sama jak drukarka. Ja po prostu wiedziałam, że chcę dwie twarze, które są zwrócone do siebie i widzą siebie. Wiesz co, po prostu okiełznałam ten format. Chociaż jeszcze dużo mamy do zrobienia, nie? Ale... bardziej wysunę, a pomiędzy dam jeszcze niebieskie usta. Będą takie trzy warstwy. Ciu, ciu, ciu. Ale nie outline, tylko takie grubsze. Wiesz? Żółty, niebieski, to beżowe zamienię na niebieskie i jeszcze dodam beżowy. Rozumiesz? Nie rozumiesz? Gdzieś, wiesz, jest to wszystko zamknięte w jakimś świętym podziale i ta symetria, na której mi bardzo zależało, żeby się tu pojawiła, w tych żywych ruchach i w tych żywych, rwących, niesymetrycznych śladach, w oddaleniu całość, ale planety no, szaleją, to się cały czas dzieje. Dodaję do tego wszechświata jakąś hipermikro część siebie, kropelkę do oceanu i może mniej myśleć, a bardziej czuć i robić to, co pojawia się na naszej drodze, wybierać serduchem i wszystko będzie samo pięknie rozkwitało i wiesz, wyobrażam sobie siebie jako taką właśnie małą roślinkę, która rozstawia listki, kilka tych listków w jakiś taki idealny sposób przecież do tego słoneczka, żeby złapać te promyczki. I to jest tak naprawdę wszystko. To jest cała rola tej roślinki i ja też chcę tak się czuć, tak się w ogóle czuję, że jestem taką roślinką, którą misję zna wszechświat i ja się temu po prostu oddaję. Uwaga, to jest mokro. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dziuniu. Są niezliczone rozmaite możliwości
co się tyczy końca świata, spowodowanych wojną, albo wywołanych jakimś zupełnie nowym, niespodziewanym efektem biologicznym, fizycznym i tak dalej. Wszystko się może wydarzyć. I nic, wiesz, nie musi się wydarzyć. To też będzie w porządku. Biorę z ogromną wdzięcznością to, co do mnie przychodzi. Każda następna praca na ścianie jest taką moją głębszą i piękniejszą w gruncie rzeczy podróżą do mnie samej. Ogromnie się tym delektuję i no, lubię takie wyzwania po prostu. Ale właśnie te niebieskie ciała szaleją i wirują i wszystko jest w permanentnym ruchu. I nawet jeżeli chciałabym to zamknąć w takiej pracy, takie zaklęcie stworzyć, taką mantrę, to i tak wszystko wiruje i żyje dalej. Kiedy można uważać, że człowiek umiera? Kiedy należy i można zdefiniować zupełnie ponad wszelką wątpliwość moment jego śmierci?